Dzień dobry, witam serdecznie i zapraszam na pytania do prezydenta. Witam w studiu prezydenta Tczewa, Mirosława Pobłockiego. Dzień dobry państwu. No, są wakacje, więc garniturą... Trochę na luzie. Tak, garniturą podziękowaliśmy. Panie prezydencie, no ale tutaj mnie pan zaskoczył pozytywnie swoją koszulką. No i tak troszeczkę jestem zawiedziony, że wcześniej o tym nic nie wiedziałem, bo może bym zdobył podobną. Znaczy się, miałem przynieść. No, bym sobie załatwił, jakbym wiedział, że prezydent ma, to bym podobnie... To jest element działań promocyjnych. Zgodnie z decyzją rządu została uruchomiona taka ogólnopolska akcja zachęcania do szczepienia się mieszkańców naszego kraju. W ramach tej akcji każda gmina otrzymała kwotę 20 tysięcy złotych na podjęcie stosownych działań. My w ramach tej kwoty oczywiście przygotowaliśmy tego typu koszulki, gdzie wręczamy różnym grupom. Na tej bazie też został przygotowany taki film promocyjny, który jest dostępny w tej chwili w internecie, zachęcający do szczepienia się. A niezależnie od tego jest uruchomiona akcja, gdzie każdy może dokończyć zdanie "szczepię się, bo". Mhm. I te najciekawsze wypowiedzi, które uzyskają najwięcej polubień, autorzy tych zdań otrzymają również pamiątkowe koszulki z napisem "Szczepmy się". No bo się szczepmy, to jest potrzebne. Mhm. A propos szczepienia, na różne sposoby są ludzie zachęcani do tego, żeby się szczepić, żeby nie rezygnować, żeby podejść do tego tematu bardzo poważnie. Widzimy, że szczepienia wyhamowały niestety, ale też jednym z elementów takiej promocji szczepienia się jest taki konkurs dla gmin i samorządy mogą otrzymać finansowe nagrody, te, w których najwięcej stosunkowo osób się zaszczepiło. Jak my na razie wypadamy w tym konkursie? Jaki jest wynik procentowy liczebny? Znaczy powiem tak, jeżeli będziemy się porównywać do małych gmin wiejskich, liczących powiedzmy, 500 mieszkańców, to przegramy w przedbiegach. Tam to jest jedna akcja, wszyscy idą karnie. To nie jest konkurs dla średniego miasta, no dobrze. Tam idą wszyscy karnie. Im większe miasto, wygląda to gorzej. Znaczy u nas nie jest źle. Nie, no właśnie aglomeracje mają bardzo dobre wyniki, te największe. Ale tam działa z kolei inny mechanizm. My jako miasto, według mnie, plasujemy się w takiej dobrej pozycji, bo na dzień dzisiejszy, gdybyśmy wzięli całą populację osób, które mogą się szczepić, czyli powyżej 12 roku życia, to pełną dawką zaszczepionych jest 54% mieszkańców, więc chyba nie jest źle. Można oczywiście narzekać, że szkoda, że nie 100%. Ale oczywiście to też nie jest jakby realne. Część ludzi z natury, z przekonań mówi: nie, nie będę się szczepił, bo nie wierzę w szczepionki, nie wierzę w wirusa. Ta akcja ma przekonywać tych ludzi, że jednak lepiej się zaszczepić. Myśmy wystąpili o przekazanie do Tczewa 2000 szczepionek marki Johnson & Johnson. Dlaczego? Dlatego, że jest spore zainteresowanie tą szczepionką, ponieważ ona jest jednorazowa. Mhm. A no niestety dzisiaj, żeby wyjechać za granicę, to trzeba być albo zaszczepionym, albo przeprowadzić stosowny test na granicy. Także jest duże zainteresowanie. Te 2000 szczepionek w tej chwili będzie już pierwsza część za nami w sobotę. Pierwsza w sobotę, następna sobota, czyli 31, to będzie druga część w ramach tych 2000. Nie trzeba się nigdzie rejestrować. Można przyjść, że tak powiem, z ulicy, z marszu. Do punktu położonego przy szkole podstawowej numer 8, czyli na sali gimnastycznej. Co trzeba mieć? Dowód osobisty, ponieważ trzeba tam wypełnić PESEL. I dobrze byłoby mieć długopis, bo sam się na tym złapałem, że niestety, ale mieszkańcy potrafią przeznaczone długopisy zabrać do siebie, do domu i potem jest problem, jak wypełnić formularz zgłoszeniowy. Nie, na pewno coś się znajdzie, panie prezydencie, bez przesady. Może w takim razie zmienię temat, ale też ważny, bieżący, jeśli chodzi o mieszkańców Tczewa.
No bo mówiliśmy przed tygodniem, że no już będą w lipcu wydawane te karty mieszkańca Tczewa. No i są, słowo stało się ciałem, można je odbierać. No może zostawimy, nie będziemy powtarzać tego, co było przed tygodniem, ale nie mówiliśmy o tym, że pewna część kart miejskich, tych starych kart, które nam służą jako bilety komunikacji, może być zablokowana. Proszę wyjaśnić, o jakie karty chodzi i wobec tak. tego, kto i jak mógłby się przed tą kto ma się bać. Przed zablokowaniem, tak, albo jakoś uratować. To znaczy tak, mieszkańcy Tczewa nie mają powodu do żadnych obaw, tutaj nic im nie grozi. To, o czym pan redaktor mówi, dotyczy tych posiadaczy karty miejskiej, czyli tej karty, na którą się odbywa podróże i płaci za podróż, a nie są mieszkańcami Tczewa. My wiemy, którzy to są, ponieważ w momencie zgłaszania się podawali adres zamieszkania. Ich jest tam około, z tego co pamiętam, 4000 osób, czyli 4000 kart tak zwanych zamiejscowych. I te karty będą stopniowo wygaszane. Mhm. Czy to nastąpiło właśnie w tym tygodniu? Nie, to nastąpi dokładnie po 27 lipca. Dlaczego wygaszane? Dlatego, że chcemy, aby posiadacze tych kart zgłosili się do punktu wydawania karty. Chodzi po prostu o zmianę taryfy. One nadal będą ważne, tylko będą ci niemieszkańcy płacili więcej za przejazd autobusem. Stąd też osoba, która się nie pojawi, może liczyć się z tym, że w pewnym momencie ta karta przestanie być aktywna. Nie znaczy, że zginą pieniądze, które są na tej karcie. One nadal będą. Natomiast jest to taka forma zachęty, żeby jednak się pojawić i uaktywnić tą kartę, ale z nowymi taryfami, niekorzystnymi dla niemieszkańców Tczewa. Właśnie. Dotyczy to tylko i wyłącznie niemieszkańców. Mieszkańcy w ogóle nie zauważą różnicy, ponieważ nowa taryfa jest dokładnie taka sama jak do tej pory. Panie Prezydencie, karty wydawane są na razie w dwóch punktach. Tak, w punkcie wydawania karty miejskiej, czyli karta mieszkańca w punkcie wydawania karty miejskiej na dworcu, a dokładnie przy ulicy Pomorskiej i na Czyżykowie w takim domku na pętli końcowej, gdzie do tej pory był taki punkt dla kierowców, pomieszczenia socjalne dla kierowców i tam jest to w tej chwili przeznaczone na wydawanie karty mieszkańca. Mhm. I trzeci jest planowany do uruchomienia na terenie hali numer 1 na Manhattanie, na Suchostrzygach. To za chwilę będzie uruchomiony. I jeszcze jedna rzecz jest, która za chwilę będzie uruchomiona, ponieważ mówiąc o karcie mieszkańca, cały czas mamy przed oczami tą taką fizyczną postać w postaci kartonika. Natomiast będzie też karta mieszkańca w postaci aplikacji. No to jest w tej chwili coraz modniejsze. Mamy dowody osobiste, mamy paszporty szczepień. To dlaczego nie karta mieszkańca w postaci elektronicznej? I taka też będzie, więc nie trzeba będzie posiadać tego kartonika. Plastiku wystarczy, z chipem, tak? Wystarczy pokazać smartfona i stosowny, że tak powiem, kod QR, który potwierdzi, że dana osoba jest mieszkańcem. Ale nie zmienia się sposób rejestracji. Nie, bo to i tak trzeba podejść do punktu, trzeba posiadać zdjęcie, pierwszą albo stronę PIT-u. Albo dać sobie zrobić zdjęcie, bo albo dać widziałem, sobie że zrobić, można. Tak, bo są stosowne aparaty fotograficzne, które umożliwiają takie zdjęcie, zrobienie. No a przede wszystkim trzeba wprowadzić do systemu daną osobę, stąd też nie da się uniknąć fizycznego podejścia do punktu wydawania. I czekać na kolejne oferty. W tej chwili przygotowane są już kolejne oferty ulgowe dla posiadaczy takiej karty. W zasadzie od 1 sierpnia ruszy to już taką większą falą. Basen przygotował swoje oferty, ale również inne jednostki, tam gdzie wejścia będą płatne, tam będzie możliwość skorzystania z karty mieszkańca i otrzymania danej usługi taniej niż dla pozostałych.
A o płatnych strefach dowiemy się później, nieco? Bo to tak, też to jest temat związany. Temat na sierpień. Planuję pójść właśnie do radnych. Płatnych strefach parkowania nie do. Płatnych nie strefach parkowania, tak. Czyli mówiąc inaczej, wprowadzenie w niektórych miejscach miasta Tczewa parkometrów, tak jak to się dzieje praktycznie w tej chwili w, no nie powiem wszystkich, ale w większości miast. Panie prezydencie, pytanie kolejne. Czy będą, czy kiedy będą podejścia do ogłoszenia sprzedaży przystani, ale też może i innych obiektów, bo to takie wracam do tego co jakiś czas, bo to na ten rok było zaplanowane. Tak. Sprzedaż przystani, sprzedaż sądu i pamiętamy o nowym centrum Tczewa, o tym, o tych wielkich jakby do tego tam jeszcze jest kilka mniejszych działek. Są w tej chwili przygotowane dwie działki przy ulicy Czotkowskiej. Okrętowa, Rytmańska. Jest Okrętowa, znaczy akurat te dwie to są dokładnie przy Rytmańskiej. Przy Okrętowej jest taka działka usługowo-handlowa duża. Sąd za moment będzie też ruszał, bo jest przygotowane. Cena wywoławcza 4 800 000 zł. Natomiast gro, nie ukrywam, naszego wysiłku w tej chwili idzie w kierunku uruchomienia postępowania na nowe centrum Tczewa, czyli inaczej mówiąc na teren byłej jednostki wojskowej. Działka po Koszerowcu, duża działka o dużym potencjale. Mamy przygotowane warunki do ogłoszenia przetargu na użytkowanie wieczyste z prawem pierwokupu w momencie zrealizowania przez inwestora tego, co obiecał w momencie przystępowania do przetargu. Dlaczego tak? No na pewno jest to trudniejsze dla nas, natomiast chcemy do końca jakby zabezpieczyć interes miasta, żeby nie było tak, że my sprzedamy działkę pod jakiś bardzo ciekawy temat, pomysł, a inwestor po prostu wybuduje trzy bloki mieszkalne, skasuje tam po 10 tysięcy od metra kwadratowego. Mieszkańcy będą mieli do nas pretensje, no jak wyście mogli do tego dopuścić, a inwestor na tym zyska pieniądze. Nie, tak nie będzie. Idziemy właśnie w kierunku użytkowania wieczystego, czyli takiej formuły, która pozwala na wypowiedzenie umowy w momencie, kiedy inwestor nie realizuje tego, do czego się zobowiązał. Natomiast jeżeli zrealizuje to i my stwierdzimy, że okej, to jest to, o co nam chodziło, będzie miał prawo wykupu tej działki według z góry określonych zasad. Dobrze, a przystań? Przystań na razie jest trzymana z jednego bardzo poważnego powodu. Ja zresztą to tłumaczyłem kilka razy w rozmowach z inwestorami. Są tacy, są naprawdę zainteresowani, natomiast każdy z nich mówi nam, no dobra, ale panie prezydencie, dzisiaj to nie jest dobry moment na kupowanie obiektu pod gastronomię, ponieważ nadal jakby widzimy możliwość wykorzystania tego obiektu w takiej formie jak do tej pory, czyli restauracji. Dlaczego nie jest dobry moment? Dlatego, że wszyscy obawiają się czwartej fali, czyli tego, co może nastąpić na przełomie sierpnia i września, a zwłaszcza decyzji rządowych. Jeżeli rząd znowuż jakby zablokuje funkcję gastronomiczną i zamknie restaurację, to nikt nie będzie kupował za 2 miliony złotych budynku, do którego trzeba jeszcze przynajmniej z 500 000 dołożyć, żeby dopasować do potrzeb danego inwestora, tylko po to, żeby ten budynek stał potem pół roku czy rok niewykorzystany, no bo ci ludzie muszą zarabiać, a nie inwestować dla wizerunku miasta. Ja się zastanawiam, czy ten budynek ma taki potencjał właśnie na restaurację, bo on jest owszem ładny. Jest w takim miejscu, że naprawdę... I ma świetną lokalizację, natomiast nie jest to obiekt zbyt duży. Żeby robić ale tam duże imprezy, duże imprezy nie. Żeby na tym zarobić, właśnie o to duże chodzi. Imprezy to, przepraszam, to restauracja Piaskowa na przykład, tak, to można robić duże imprezy na 200 osób. Nie, to jest kameralny obiekt. Zresztą jeden z inwestorów powiedział, że on by na przykład tam widział obiekt sezonowy. Nie na cały, na zimę, na jesień i tak dalej, bo to rzeczywiście tam trudno wtedy utrzymać aby klientelę,
Ale obiekt sezonowy na lato, adresowany dla potrzeb tych ludzi, którzy przychodzą nad Wisłę, idą sobie pospacerować. No tak, ale chociażby dlatego, że. Ale to kalkulacja ekonomiczna w takim razie. No, musi być kalkulacja. I tylko na sezon, no, ciężki temat. Dlatego tak to długo trwa. Mhm. Panie prezydencie, kiedy będzie sesja Rady Miejskiej? Ale to takie pytanie w kontekście ja już mam umieszczone. To bardziej pytanie do przewodniczącego Rady. Ja wiem, ale, nie do mnie. Ale koniec właśnie, sierpnia. Bo właśnie na tej sesji będą podjęte, czy tam też przed sesją, wiadomo, że to się na komisjach też rozstrzyga, decyzje w sprawie zmian w budżecie miasta, bo no bo co? No, inwestycje zostały zawieszone, bo no kosztują zupełnie. Więcej. Nie, powiem tak, szkoła podstawowa numer 2, wbrew jakby obawom, że może to nie zostać zrealizowane, jest duża szansa na to, że wykonawca jednak podpisze umowę. On się cały czas jakby bał, obawiał, czy ta cena, którą on położył w przetargu, nie jest jednak ceną za niską, ale wszystko na to wskazuje, że odpukać niemalowane, że chyba jednak podpisze, więc ta inwestycja by ruszyła. Ale tamta inwestycja była... Znaczy koszt podany przez tego inwestora był wyższy niż zabezpieczony tak, w budżecie. Tak, ale myśmy już wcześniej jakby dokonali korekty w budżecie miasta, czyli mniej więcej on się mieści w tej kwocie. W tej chwili Rytmańska, to o co pan redaktor pytał się na ostatniej rozmowie, oferta jest ciut wyższa, no, przepraszam za wyrażenie, o głupia 6 tysięcy złotych, ale znowuż musimy iść do Rady, żeby te 6 tysięcy dołożyć, żeby zrealizować ten ciąg pieszojezdny. Pozostałe rzeczy, to co na co mi najbardziej zależy, to na koniec miesiąca otworzymy oferty na wiadukt na ulicy Mostowej i to będzie jakby najważniejsza w tej chwili inwestycja. Zobaczymy, na ile to, co myśmy tam zaplanowali, czyli te około 15 milionów złotych, pokryje się. Najważniejsza informacja, panie prezydencie, że te dwie stan obecny, że ruszą te inwestycje. Tak. I to jeszcze przed sesją, można powiedzieć? No Rytmańska nie. No Rytmańska, mam nadzieję, że Rada dorzuci, czyli koniec sierpnia i wtedy to ruszy. Natomiast szkoła podstawowa numer 2 na 80% tak, chyba że inwestor w ostatniej chwili się wycofa, a też były takie przypadki, że w dniu podpisania umowy nie przystąpił. A teraz proszę przypomnieć, w jakim czasie ma być wybudowana ta nowa część szkoły podstawowej numer 2? W okresie 2 lat. Tak, no niestety mamy już połowę roku. Myślę, że do przyszłego roku będzie trwała budowa. A to takie pełne 2 lata, czy na przykład do przyszłego września? A że to będzie inwestycja mam nadzieję, że 1 września przyszłego roku da się już wprowadzić tam dzieci, a planowane jest, że to będą te najmłodsze dzieci. Mhm. Mam nadzieję, że tak. Panie prezydencie, no pozostało nam kolejne tematy przesunąć na następną rozmowę, ale... Zdecydowanie za krótkie te rozmowy są. No, tak nam się wydaje przynajmniej, ale zapraszamy. Zapraszamy na co? Bo to jest taka tradycja tego programu. Tak, wziąłem tutaj kartkę, żeby mieć ściągę. Chciałbym zaprosić wszystkich, nie za tydzień, tylko mniej więcej za 2 tygodnie, na 6 sierpnia w piątek, na godzinę 19 do CKIS-u Orkiestra Kameralna Progres będzie grała muzykę filmową. Mhm. To będzie impreza plenerowa w parku za Centrum Kultury i Sztuki? Nie, w sali. Mhm. Impreza jest dotowana przez miasto, w związku z tym ma bezpłatne jakby wejście. Aczkolwiek trzeba tradycyjnie pobrać te bezpłatne wejściówki. Tak. Po to, żeby policzyć dokładnie liczbę miejsc. 6 sierpnia, godzina 19, CKIS. Zapraszam bardzo. Mhm, dziękuję bardzo. Dziękuję również za zaproszenie na szczepienie jeszcze, tak? Możemy? Najbliższą sobotę szansa Johnson & Johnson, dokończenie tak, tej akcji. Jeżeli się okaże, że te 2000 szczepionek nie wystarczyło, jest większe zainteresowanie, oczywiście wystąpimy o nowe szczepionki. Być może
już też Pfizera, bo przynajmniej te dwie tak w tej chwili są dostępne. Zaczynaliśmy ten program, szczepimy się i kończymy, szczepimy się. Szczepimy się, zdecydowanie się szczepimy. Dziękuję panie prezydencie i bardzo serdecznie wszystkim państwu dziękuję za uwagę. To już wszystko na dzisiaj. Do zobaczenia. Do zobaczenia.